znajdujemy się na wystawie czasowej Włocławska Wytwórnia Sztucznego Marmuru Lawinit Kruka i Perlicz. Wystawa pokazuje produkcję wyrobów lawinitowych z lat 1923-39. Wyroby z lawinitu włocławskiego należą do unikatowych i mało znanych. Opatentowane na początku XX wieku przez przemysłowca niemieckiego i jednocześnie wynalazcę masy lawinitowej Willego Henkera, zyskały w ówczesnych czasach bardzo dużą popularność. Produkowane formy w stylach secesyjnych, później art deco, a także nawiązujących do wzorów orientalnych i antycznych spotykane są dzisiaj na aukcjach w wielu krajach na świecie. Oczywiście w Polsce, ale również w Niemczech, Szwecji, Danii, Czechach, także w Stanach Zjednoczonych. Na wystawie zaprezentowano 74 obiekty ceramiki użytkowej ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole oraz ze zbiorów prywatnych pana Wojciecha Błachowiaka i Piotra Franczaka. Prezentowane zabytki powstały zarówno we włocławskiej firmie Lawinit Krupka i Perlicz, a także reprezentują nieliczne wyroby grudziąckiej firmy Vulkanit. Uzupełnieniem wystawy są odnalezione materiały archiwalne dotyczące powstania i działalności niemieckiej firmy Kunsten Industrie Henker & Co. i włocławskiej firmy Lawinit Krupka i Perlicz. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej posiada w swoich zbiorach dominującą kolekcję wyrobów lawinitowych. Licząca 32 zabytki reprezentuje bogate wzornictwo. Są to obiekty powstałe w pierwszym etapie działalności firmy, kiedy to produkowano kopie wzorów firmy niemieckiej, a także nowe wzory użytkowe wprowadzane przez włocławską firmę i nawiązujące do tradycji polskiej, takie jak figura Fryderyka Chopina, księcia Poniatowskiego, Piłsudskiego czy plakiety z Adamem Mickiewiczem. Niewielką kolekcję posiada również Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Jest to zbiór unikatowy ze względu na zachowanie nieznanych wcześniej form, między innymi takich jak dwie urny pogrzebowe. Unikatowość i oryginalność form z czarnego marmuru spowodowała, że stał się on obiektem zainteresowania wśród prywatnych kolekcjonerów. Największa z nich, składająca się z 25 sztuk, znajduje się w kolekcji Wojciecha Błachowiaka, a cztery formy w kolekcji Piotra Franczaka. Zbiory kolekcjonerów prywatnych stanowią bardzo cenne uzupełnienie zachowanej kolekcji lawinitu włocławskiego. Prezentuje go wielka różnorodność obiektów i ciekawe wzornictwo. Wśród nich są bardzo rzadkie wyroby oświetleniowe, świeczniki oraz lampy. Około 1912 roku niemiecki przemysłowiec Willy Henker założył w Berlinie przy ulicy Kopernikerstrasse 30 firmę Kunsten Industrie Henker & Co., która produkowała z dużym powodzeniem wyroby ze sztucznego marmuru. Właściciel firmy był wynalazcą masy lawinitowej. Przez cały okres prowadzenia firmy, co najmniej do 1936 roku, firma wydawała katalogi produkowanych wzorów. W katalogach wyroby określano dziełami sztuki wykonane ze sztucznego kamienia lawinit, produkowane według jedynego patentu wynalazcy Willego Henkera. Publikowano w nich fotografie wraz z precyzyjnym oznaczeniem skali obiektów, numerami produktów, wykazami dekoracji, w których dany wzór można było zamawiać oraz ich cennikiem. W ofercie znajdował się duży wachlarz lamp, żyrandoli, rozet sufitowych, a także ramion ściennych oraz litery i szyldy reklamowe. Formy użytkowe produkowano także w wersjach kolorystycznych. Od 1922 roku Willy Henker prowadził również wytwórnię lawinitu w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Firma odniosła tam ogromny sukces, a wyroby z lawinitu zachwyciły miłośników ceramiki. Prowadził on tam również swój salon sprzedaży oraz brał udział w wystawach, m.in. w Chicago i Pittsburghu.
Sukces firmy Henkera spowodował, iż sprzedał on również patenty na wyrób lawinitu we Francji, Austrii, Szwecji, Czechach. W 1923 roku Nathan Krupka i Baruch Perlicz, przemysłowcy włocławscy, zakupili od Willego Henkera patent na produkcję form z lawinitu. Założyli oni spółkę pod nazwą Lawinit Krupka i Perlicz. Firma działała do 1936 roku. Wiadomo, że Willy Henker na podstawie zawartej umowy czerpał zyski procentowe ze sprzedaży form wykonanych we włocławskiej firmie. Wyroby z lawinitu były zazwyczaj czarne, czasem z fragmentami kolorowych detali. Oryginalnie były wysoko polerowane i często posiadały intensywne kolory, takie jak zielony, czerwony, złoty, brązowy. Zdarzały się również wyroby w kolorze białym. W 1936 roku z powodu zadłużenia firma wraz z zabudowaniami sprzedana została braciom Górzyńskim, Stanisławowi i Antoniemu, którzy byli właścicielami browaru Kuntersztyn w Grudziądzu. Wystawa Włocławska Wytwórnia Sztucznego Marmuru Lawinit Krupka i Perlicz udostępniona będzie zwiedzającym do 8 listopada 2020 roku.